Witam. Można mnie jeszcze kojarzycie, to jo Niklaus. Duch się habilituje. Słuchajcie, za niedługo mamy takie święto, które się mianuje Halloween. Mo zwolenników, mo przeciwników. Po prawdzie nie mo to nasze święto, ale jak się ta bania kupiemy, a wyżnymy na niej jakiś muster, to myślę, co się żadnemu krzywda nie stanie. Skąd się w ogóle to święto wzięło? No jest pora teorie na ten temat. Najbardziej prawdopodobne jest tako, co są to jakieś celebracje od Celtów, którzy mieli taki zwyczaj, co co by odpędzić w ten dzień te wszystkie strachy, to oni się przeblekali. Za te heksy, za te ścigi, za te beboki. I ta bania to też jest właśnie taki symbol ku odpędzeniu tych strachów. Jako co to był zwyczaj od Celtów, to pierwszy on był popularny na wyspach, Irlandia, Szkocja, Kornwalia. Potem pierwsi osadnicy z Irlandii przenieśli ten zwyczaj do USA. Potem jak on już się stanął takim elementem, można powiedzieć, kultury masowej, rozprzestrzenił się też na Europę Zachodnią, a potem po upadku żelaznej kurtyny też sam na Europę Środkową. To nie ma trudne, roztojmili, kupujemy się bania. Z bani też idzie zrobić superancki kompot, ciasto też idzie upiec, zupa uważyć. Z takiej banie musimy najprzód wyciągnąć wszystko, co łona modrin, te wszystkie bebechy, jową pokorza jak. Teroski, jak już to wszystko mamy wyciepnięte, teroski się wymyślimy, co na tym będziemy wyżynać. A to możemy wyżynać roztomajte mustery, roztomili jakoś gęba, jakoś afa, od jakiegoś ducha albo beboka. Ale co my są na gryfnie? To ja zrobię taki motyw śląski. Ja. Mhm. Ja. Fin. Jo, to dupca. No jaki mogę zrobić bardziej górnośląski motyw jak perlik a żylosko? I teroski trzeba to wyżnąć. Potrzebujemy długi, cianki, a ostry nóż, nie jakiś pitwok. Ja się tak urobił przy tym, co że się musiał szakę ceblić. Teroski i no bierzemy taki mały podgrzewacz. Zapolomy. Teroski jest ciężki moment, żeby się nie sparzyć palców. Ja. No. I mamy. I tam potem wiecie, w Anglii albo kajś w USA te bajtle, głównie bajtle, przeblikają się za te roztomajte strachy, łażą po chałupach. Klupią albo dzwonią i godają czujko czujc. Dajcie bombona, bo wam zrobimy jakiś szprym. Ale my na Śląsku mamy swoje własne strachy. I te ino wspomna, co tak kojarza, a tego mamy w pierony. I jak już tak godomy o legendarnych postaciach, to ten pieron. Wiadomo, co pierony walą, jak jest burza. I te słowo pieron, a polski piorun, wzięło się od miana słowiańskiego boga Perona. Jak godomy o pieronie, no to my są poganie w tym momencie. Słuchajcie, skarbek. Skarbek albo skarbnik. Skarbka, zno, każdy. Te co robili na grubie, czy co na grubie w życiu nie byli. Mi skarbek, tak co pamiętam za bajtla, w złosprawień to się kojarzy tak bardziej pozytywnie. Co on tam łaził na dole, ja, z grubiożami. On do nich przyłaził i ich prosił, co by one mu coś podarowali w geszynku. Godają też, co im sznity ze śniadaniu podbierał. I nie wiadomo, jak on wyglądał, ale joty słyszał tako teza, co on jedno noga miał od konia, normalnie z kopytym. Pewnikiem tam ktoś z was na grubie robił, a się ze skarbkiem trafił. To mogęcie się podzielić tym przeżyciem. Dali, bebok. Beboka tyż myśla każdy zno. W to to jest ten bebok, jak on wyglądał, pewnikiem jest peruńsko żadny, co każdy miał, jak to się z niemieckiego godo przed nim angst, co go dali, co bebok po cię przyjdzie, bebok cię porwie. I nie wiadomo, co ten bebok miałby zrobić złego, ale wszyscy się bali beboka. Utopek. Tyż są roztomajte legendy na ten temat. Nowy, jak ktoś nie słyszał, to eli żeście szpilali we Wiedźmina, to pewnikiem żeście nie jednego utopka zaszlachtowali. Utopki, jak same miano godo, żyją we wodzie.
i one topią ludzi. One zwabiają człowieka do wody, też go dają, co one bezmaś poradzą zmieniać postać. I co się robią podane na jakoś gryfno dziążka, bez przykład, i taki Karlus zwabiony, on podłazi do tej wody, a ona go dup! I bul 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 i się utopi. I też pamiętam, co go dali nie patrzeć w te odbicie we wodzie, bo no sporwie utopek. Potem ściga albo heksa. Heksa wiadomo, wygląda choby normalno baba, ale one są szkolone w czarne magie. I one ciepią uroki roztomajte. I no sporadzą przemienić w Rapitoza. Takie heksy się kejś poliło na stosie. Ściga, blank blado, długie zęby, godają co mają dwa serca. Na taką ściga to wiadomo, cza faustlik, kołek i... też taką sam naszą regionalną postać, no ale ona jest bardziej pozytywna i to jest świetlik. I ten świetlik na Bytomiu, tam kaj się ulica dworcowo zaczyna, monować swój dynkmal. Stoi taki Karlus elegantny, cigaro kurzy, chód mu na łebie. I to była taka historia, co dawno, dawno temu matka ze swoją cerą skądś wracali bez las. Prawdopodobnie był to las na Miechowicach, albo na Dąbrowie. I się zrobił ćmok, zrobiła się taka mgła i one się straciły. I one nie poradziły trafić do domu. I w tym czasie one patrzą, a tam na horyzoncie taka flama mało. I tak blinduje. I one poszły za tym światłem i te światło je zaprowadziło blank do chałupy. A te światło to był ten ogień z tego cygara od świetlika. Jeszcze Eli łaziło Bytom, to przy ulicy Piekarskiej mamy taką rekonstrukcję, takie płyty nagrobnej. To było na pamiątka świętej pamięci pana Spyry, który został zastrzelony go dają bez pomyłka. Bez francuskich wojoków, kiedy był plebiscytowy czas na Śląsku. I go dają co pan Spyra o 12 wyciągo ręka z grobu i cię wciągo na dół. A tak najbardziej za bajtla to ja się był pana. Nie tako pana w kole. Mi go dali tak. Jak będziesz taki niedobry, to cię zabierę pan. Pan cię porwie i cię będzie bił. I ja się do dziś boję pana. Nowy nie wiem kerygo. Takie to są śląskie strachy. Wy pewnikiem znacie tego więcej. Bo to jest ino to, co już pamiętał. Bez to dejcie znać, czym tam was straszyli. Ale beboki bebokami, a spamiętajcie, pierwszego idymy na Kerchow, albo jak się inaczej go do Smyntosz, z dąbkiem, ze świeczką, co by wspomnieć się tych, którzy już się sam z nami nie męczą. Tyle ode mnie, roztojmili, dziękuję wam pięknie za uwagę, zaproszę was do odwiedzenia Główny Zajty Gryfnie. Ja jest Niklaus, mnie znajdziecie na Facebooku, a YouTubie, a widzimy się kajś za dwa tydnie. Trzymcie się, ludkowie!